Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. W magazynie komputerowym Trącić Myszką pan Wojciech Grzybek z firmy Heutys. Na czacie www.myszka.org cały czas trwają próby odpowiedzi. Już za chwilę powiemy, kto wygrał nasz konkurs. A Syntaks na czacie pyta, na czym polega, jak wygląda przełączanie serwerów w radiu? Czy można byłoby więcej szczegółów? No niestety nie mogę służyć takimi informacjami, ponieważ moi koledzy informatycy w pocie czoła, proszę państwa, za ścianą siedzą i robią wszystko, żeby nasz program był i żeby nam się znowu komputer nie powiesił, i to nie tylko tutaj wewnątrz w radiu, żebyśmy mogli cokolwiek odtworzyć. Myślę i o muzyce, i o materiałach, które są przygotowane do naszej audycji, do następnych, ale również żebyśmy mieli połączenie z siecią, bo jak tak wszystko padnie, to będziemy w ogóle jak w średniowieczu. To tak tytułem wyjaśnienia w związku z pytaniami czatujących. Panie Wojciechu, to chyba już mamy zwycięzcę tego naszego konkursu. Kto odpowiedział i jak brzmi odpowiedź na to pytanie konkursowe? Bo to dotyczy pana firmy. Tym razem wygrał Zwiadowca 21. Tak długo strzelał, aż trafił. I pokonał Winnetou, był bardzo blisko, ale... Czyli ja widzę, że to jest jakiś taki turniej pomiędzy Winnetou a Zwiadowcą dzisiaj. Oni są tu liderami, widać wyraźnie. To jest zlepek dwóch słów od heurystyka, czyli nauka o rozwiązywaniu zadań twórczych, i tezaurów, skarbnica wiedzy. Tak kiedyś było, że firma zajmowała się systemami gromadzenia i wyszukiwania informacji. Zresztą do dzisiaj mamy w tej zakresie opracowania. I ta nazwa z tamtych czasów jeszcze tak, jak to się mówi popularnie, młodzieżowo, palmy naukowej jeszcze nam została. Oczywiście wszyscy marketingowcy mówią, że to jest, trzeba natychmiast zmienić tą nazwę, ale ona się jakoś przyjęła. No tak, ale po 20 latach funkcjonowania pod tą samą nazwą to raczej chyba nie będziecie zmieniać. Ale zaczęliśmy mówić o kryzysie, zaczęliśmy mówić o rozwiązaniach polegających na outsourcingu różnych usług, o tym, żeby było to na zewnątrz. Wy to robicie od dłuższego czasu. No, robimy to komercyjnie, tak, dla firm od 2000 roku, czyli już 9 rok. Czyli macie doświadczenie w tego typu działalności. No wcześniej robiliśmy to w bankach, używaliśmy podobnych technologii w bankowości jeszcze w 97 roku chyba, na przełomie 96 i 97 roku były pierwsze wdrożenia takich rozwiązań, które na wielką skalę stosowały banki. No a stwierdziliśmy, że nie możemy tylko banków uzbrajać w takie narzędzia i postanowiliśmy również klientów banków uzbroić w nową architekturę. Także mamy dużo doświadczeń. Przede wszystkim to jest duża instalacja. System nazywa się ISOF, ISOF. Tłumaczy się to tak, internetowy system obsługi firmy. Tak sobie można wytłumaczyć. Ten system jest dosyć potężny. Przede wszystkim zawiera wiele modułów, które są potrzebne w współczesnej firmie, takich jak CRM, zarządzanie relacjami z klientem, jak zarządzanie dokumentem elektronicznym, ale też takie systemy jak fakturowanie, obsługa magazynów, księgowość, książka podatkowa albo pełna księgowość. I dziesiątki różnych modułów jest w tym systemie. Jeżeli ktoś chce wszystkie wykorzystywać, to około 30 tysięcy różnych funkcji. Także system jest dosyć duży. Czyli macie doświadczenie w tego typu działaniu, bo skoro już 9 lat, to rzeczywiście można nazbierać doświadczeń. Bo teraz jest coraz częściej słychać o tym, że firma powinna księgowość prowadzić poza, że szkoda zatrudniać informatyków, szkoda kupować licencje. Czy to jest rzeczywiście kierunek, który firmy powinny obrać, żeby nie bawić się w te wszystkie rzeczy, które siłą angażują środki? To jest kwestia kosztów, tak? Jeżeli prowadzimy to sami, no to angażujemy się w to. Musimy dbać o całą tą infrastrukturę, to nam zabiera czas i zamiast zajmować się tym, czym się powinniśmy zajmować, zajmujemy się prowadzeniem ośrodka komputerowego. To w przypadku bardzo dużych firm może jeszcze mieć sens, tak? Ale w przypadku małej i średniej firmy
która właściwie no, powinna się skupić na tym, z czego żyje, to są niepotrzebne obciążenie. A dodatkowo chodzi też o to, żeby mieć dostęp do jak najnowszych technologii, bo te systemy, które sobie kupujemy, one się starzeją. My się do nich przyzwyczajamy. Trudno je wymienić, no bo to oznacza w pewnym sensie lekką dezorganizację firmy. Trzeba jakby znowu poświęcić sporo czasu na zmianę tego systemu, więc jakby ten system nie rośnie razem z nami, zaczyna być kulą u nogi, hamuje nam biznes i to nie tylko jest kwestia kosztów samych takich bezpośrednich, ale straconych szans. Być może gdybyśmy mieli na przykład dobry system CRM rozbudowany o dobrych możliwościach, moglibyśmy sobie wyliczyć cały ten plan finansowy firmy znacznie dokładniej i uniknęlibyśmy na przykład porażki, może w ogóle byśmy uniknęli kryzysu, znaleźlibyśmy jakieś remedium, a może po prostu ograniczylibyśmy swoje koszty na tyle, żeby jakoś przeżyć ten kryzys.